Portfel kredytów mieszkaniowych jest najlepiej obsługiwanym portfelem kredytowym w polskiej bankowości, w tym w szczególności kredytów walutowych. Dlatego też z tego powodu, ale także z innych powodów związanych z nadmiernym obciążeniem polskiego sektora bankowego, ale także w trosce o sprawiedliwe podejście w regulacjach, postanowiliśmy zwrócić się do posłów i także do pana prezydenta i do naszych regulatorów i nadzorców, aby jeszcze raz zastanowić się nad proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi konwersji, przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych. Zdecydowaliśmy się na to, bo chcielibyśmy, żeby te regulacje były sprawiedliwe, żeby te regulacje nie wywoływały niestabilności w części polskiego sektora bankowego. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ podatnicy, klienci banków zwracają uwagę, że ich zdaniem faworyzowanie jakiejś grupy klientów nie powinno mieć miejsca. Zdecydowaliśmy się na taki apel także dlatego, że obserwujemy w ostatnich kilku kwartałach systematyczne zmniejszanie się skali nowego kredytowania polskich przedsiębiorców przez polskie banki z powodów regulacyjnych. Seria dodatkowych obciążeń i ograniczeń, jakie zostały wprowadzone w Polsce, po prostu wywołuje sytuację, że z każdym kwartałem mniejsza liczba banków posiada zdolność do oferowania nowej puli kredytu. Wynika to z nadmiernych wymogów kapitałowych, wynika to z nadmiernych obciążeń także fiskalnych, ponieważ wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz wpłaty z tytułu dodatkowego podatku bankowego oraz wpłaty z tytułu funduszu, budowania funduszu wsparcia kredytobiorców nawet nie są traktowane za koszt uzyskania, nie są traktowane jako koszt uzyskania przychodów. Właśnie w trosce o stabilność sektora bankowego, właśnie w trosce o sprawiedliwe traktowanie różnych klientów, bowiem wiadomo, że za faworyzowanie jednych muszą zapłacić w konsekwencji wszyscy, właśnie ze względu na potrzebę finansowania gospodarki i jeszcze raz powtarzam, stabilność sektora bankowego, poprosiliśmy wszystkich o jeszcze raz zastanowienie się i szukanie najlepszych rozwiązań. To, czego się obawiamy, że takie bardzo mocne zachęcanie, a w przypadku banków wręcz zmuszanie banków do konwersji, może zaowocować w przypadku zmiany sytuacji na rynku tym, że ci, którzy przejdą na finansowanie w złotówce, mogą znaleźć się w sytuacji trudniejszej z biegiem czasu i znowu będą mieli pretensje do banków, że zostali namówieni do przewalutowania, a z kolei banki będą miały powód do tego, żeby mieć pretensje czy roszczenia względem Skarbu Państwa. Takich sytuacji musimy po prostu unikać. Sektor bankowy, my odpowiadamy za stabilność, za bezpieczeństwo milionów Polaków. Obsługujemy 86% obywateli naszego kraju. I dla nas znajdowanie dobrych rozwiązań, akceptowalnych przez wszystkie grupy, ma ogromne znaczenie. Dla nas stabilna bankowość, solidnie pracująca, jest wielką wartością. To nasze dobro wspólne.